jesteś najbardziej męską kobietą w naszym programie. Los tak chce. W tym odcinku jesteś legendą polskiej piosenki. No właśnie. Stanem Borysem. Jaką piosenkę zaśpiewasz? Legendę polskiej muzyki, Jaskółkę. Nie będę ukrywać, że do tej pory dzisiejsze zadanie wydaje mi się w tej chwili najtrudniejsze. Właśnie ze względu na to, że jest to legenda, czyli Stan Borys, właśnie ze względu na to, że jest to taki hymn, a w związku z tym odpowiedzialność jest zupełnie inna, bo jakieś mam takie poczucie, może niepotrzebnie sobie taki kładę ciężar na ramiona, ale nie ukrywam, że jestem troszkę przerażona, bądź jestem uwięziona przez tą Jaskółkę. Może na scenie dostanę skrzydeł. Jak pracowała nad tymi skrzydłami Jaskółki Anna Liszowska, zobaczcie. Jaskółka, czarny brylant. Kurde, nie wiem, nie. Nie schodzi głową w dół, tylko schodzi tak i tu odbija do tyłu i leci mu ta ręka. I potem 3/4 utworu leci. Jaskółka, znak po. Trudności są straszne, żeby uzyskać i barwę Stana Borysa. Jeżeli staram się uzyskać jego barwę i barwę męską, to troszeczkę gdzieś powoduje, że emocje gdzieś się wycofują, ponieważ bardziej myślę nad techniką i nad takimi detalami. A przecież to jest utwór bardzo emocjonalny i te emocje są szalenie ważne. I teraz jak to wypośrodkować, co wybrać? Nie wiem, już nie mogę się nad tym zastanawiać, bo nie mam na to czasu, ale... No cóż, no. No cóż, to może zobaczmy, jak Stan Borys wykonywał Jaskółkę. Dobrze, że przynajmniej choreografia jest w miarę prosta. Wydarty z piersi wiatru, nagła smutku kotwica, z niewidzialnego jachtu. Jasiu, denerwuję się razem z tobą, jak nigdy, przed twoim wykonaniem. Ja też się denerwuję, jak nigdy. Pozwól, że uścisnę twoją wątłą dłoń. Ożesz, ty. Jednak ten uścisk po tych paru rolach męskich taki mocniejszy. Zapraszam cię. Nasza jaskółeczka, Jay Lee, Joanna Liszowska, przez chwilę będzie uwięziona w naszej windzie, ale po to tylko, aby rozkwitnąć na naszej scenie jako Stan Borys. Jaskółka, czarny sztylet, wydarty z piersi wiatru, nagła smutku kotwica, z niewidzialnego jachtu. Z diabła.
Joanna Liszowska, Stan Borys. Dzięki ci. Ukla Band. To im, proszę państwa, zawdzięczamy, że nasze twarze naprawdę brzmią znajomo, że rozpoznajecie te wszystkie świetne, zagrane melodie, które zaaranżowane są specjalnie na potrzeby naszego programu. Zygmunt Kukla. A kiedy już odsapnęliśmy, jest ten moment... Zajebiste. Gdzie biorę mikrofon. Dla ciebie, Stan. To jest niesamowite. Niesamowite, bo po raz kolejny stoję koło Jasi i jej nie rozpoznaję. Chwilo trwaj, zatem Paweł Królikowski. Czasami tak jest, że jak wchodzimy dla zabawy w coś, co jest doskonałością jakąś i tam jest zapisana fantastyczna emocja, to ty tę formę rozdrapałaś sobą, wyszłaś poza nią i na mnie, po prostu to wykonanie wbiło w fotel. Pięknie. Małgosiu. Ja tutaj w twoim wykonaniu bałam się przerysowania, natomiast absolutnie nic takiego nie było. Było nawet niedorysowane i urzekło mnie bardzo twoje wykonanie i ja tutaj zabluźnię, mianowicie bardziej mi się podobasz od oryginału. Przepraszam pana Stana Borysa, z całym szacunkiem, po prostu Aśka. No po prostu rewelacja. Rewelacja. Jestem w ogóle pod wrażeniem twoich metamorfoz. DJ Adamus. Ten program pozwala nam być taką maszyną czasu i w tym momencie, Asiu, przeniosłaś nas w tamte czasy. Cieszę się, że dzisiaj zrobiłaś nam niesamowitą frajdę, po prostu ta winda stała się windą w czasie, mogliśmy podróżować. Dziękuję ci bardzo. Zaśpiewałaś przepięknie, emocjonalnie, ja naprawdę miałam ciarki i dreszcze. Robiłaś to na najwyższym wokalnym, artystycznym i emocjonalnym poziomie. Aśka, brawo, ja mnie tutaj, wiesz, rozstrzelałaś mnie. Proszę państwa, Joanna Liszowska, Stan Borys. Bardzo... Stan Borys. A może to Joanna Liszowska, Joanna Liszowska? Stan, powiedz. Jedź na koncerty za mnie. Joasia, nigdy nie wzruszyłem się na żadne inne słowa czy dźwięki, które wyśpiewywałem tak jak dzisiaj. Dziękujemy, proszę państwa. To jest program Twoja Proszę się, znajomo. Jeżeli zdarzy się tak, że jurorzy nie dadzą tobie 10 punktów, to ja daję 165. I to są najważniejsze punkty dzisiaj. Dziękujemy. Dla mnie. Stan Borys i Joanna Liszowska.